wiedziałem, gdy pierwszy raz hip-hop usłyszałem. Bycie C, tego chciałem. Pisałem, słuchałem, słuchałem, pisałem. Robiłem swoje i nie naśladowałem. Radio Cyk Cyk, najlepsze radio w mieście. Siemanko, siemanko, tu Radio Cyk Cyk, najlepsze radio w mieście. Cieszę się, że w końcu nadaję z terenu, bo ostatni raz taki vlog z terenu miał miejsce ponad pół roku temu podczas koncertu Black Marble w Poznaniu. A tak się składa, że dzisiaj również znajduję się w Poznaniu i jestem tutaj z Kubą, siema, z którym przybyliśmy, by na żywo zobaczyć, jak prezentuje się materiał Włodiego i 88 z ich nowej płyty. Mam nadzieję, że uda mi się wnieść kamerkę, bo jeśli chodzi o organizatorów, to czytałem regulamin, ale były tam niejasne informacje odnośnie wnoszenia własnego sprzętu. Także mam nadzieję, że nie będzie żadnego przypału na bramce. I to w sumie tyle. Do zobaczenia. Jego pupilem, stary młody hip-hop ultras,
bezdomowych warunkach. Wersy bity, monogramy na koszulkach. Tego się trzymamy, jak się uda, jak kurwa. Jestem do tego stworzony. Ten, żem to wiedział, chciał w szeregach mieć ikony. No co ty, w Łodzi się nie prosił o nic. Dalej ze stymą do ulic, wiem, że działa to w dwie strony. Podobno to ostatnie dni Sodomy. Podobno scena brzmi jak narodowy roztańczony. Wielu z nich to w sumie spoko ziomy, ale taki mamy klimat, czego się spodziewać po nich. Ja tam nie wiem, albo mieszane rejony. Lecę se na chorych bitach, ale styl mam wyważony. Mój habitat to ulica, nie salony. Beton to nie dywan, ale bywa też czerwony. Pokój cały zadymiony, dalej nie świecę przykładem, nie prowadzę zagubionej. Tu za uścisk dłoni, a jak mowa tu o czojtach, pewnie stoi za tym płodi. Kiedy chmury wiszą nisko, kiedy sława i pieniądze to nie wszystko. Znacie to? Tak będzie, wiedziałem, gdy pierwszy raz hip-hop usłyszałem. Wycięce tego chciałem, pisałem, słuchałem, słuchałem, pisałem. Robiłem swoje i nie naśladowałem, ale są takie rzeczy, których się nie spodziewałem. Nasze produkcje tyle namieszają, ludzie wciąż o naszą płytę pytają. Tego chcieli, to w końcu ją mają. Jak oceniają, od nich to zależy. Robię tylko to, co do mnie należy. Wienio też to wierzy, klima ma jeszcze wielu żołnierzy, którym mogę tajemnicę powierzyć. Pojawią się kłopoty i wtedy będę wiedział, że nie jeden człowiek za mną stał, rację popierał. Wszystko w dobrym systemie odbierał. Potrzebuję moich ludzi, tak jak trzywiec butera. Ej, tak, tak, ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Ha. Ty wiedziałeś? Ty wiedziałeś, że tak będzie. Największe koty mogą iść moje ślady. Jak moje dzieci ciebie trzymać krajami. Pod numerem trzecim strzec własnych posesji. Ciąłem cenię, konkurencja nigdy nie śpi. Największe koty mogą iść moje ślady. Jak moje dzieci ciebie trzymać karami. Pod numerem trzecim strzec własnych posesji. Ciąłem cenię. Dobry wieczór. Witamy już po koncercie. I wypada coś powiedzieć o swoich wrażeniach. No nie wiem, mi się na przykład zajebiście ten koncert podobał. Mi tak samo. Chociaż był taki moment zwątpienia, jak przeszliśmy dosłownie 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia występu i na sali było, no nie wiem, kurwa, z 15 osób? 15 to max. No i wyglądało to bardzo smutno, jeszcze wszyscy na takich wyznaczonych kropkach. W związku z obostrzeniami dotyczącymi koronawirusa. No ale ogólnie to koncert się rozpoczął, nie wiem, z 40-minutowym opóźnieniem. O pół godziny. Chyba czekali po prostu organizatorzy, aż więcej ludzi się zejdzie i faktycznie się trochę ludzi zeszło. No nie wiem, ile było tam, ze 150-200 osób na tym koncercie? Max. Coś w tym stylu bym obstawiał. Ogólnie wydawało mi się, że na Włodiego więcej osób przyjdzie. Ale nie przyszło. Ale nie przyszło i chyba to są takie czasy po prostu, że nam się wydaje, że stary hip-hop jest teraz naprawdę na topie, a tak naprawdę to chyba tylko my go słuchamy, a młodzież tak niekoniecznie, chociaż w sumie... Przekrój był różny. No przekrój wiekowy był różny. Ale generalnie no, mam takie odczucie, że Włody zasłużył na to, żeby na jego premierowym koncercie, jego i 8-8 premierowym koncercie było więcej osób. Ja się cieszę, że przyjechałem. No oczywiście. I w sumie tyle, no i nie wiem, jak się kurwa nagrał dźwięk, bo pierwszy raz nagrywałem GoPro na koncercie. Mam nadzieję, że cały materiał nie będzie do wyjebania do śmieci. No i w sumie tyle. Siema.